osoby i widzę, że komentują, że nas widać i słychać. No to świetnie. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa. Także w zasadzie to zawsze mamy wyjątkowych gości. Wszyscy nasi goście są wyjątkowi. Dzisiaj gościmy Małgosię Słomę Krześlak, która jest dietetykiem klinicznym w poradni zaburzeń metabolicznych i leczenia otyłości, a także szkoleniowcem i doktorantką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o insulinooporności pod kątem diety roślinnej oczywiście, ale też ogólnie o insulinooporności. Małgosia, możesz nam jeszcze opowiedzieć, coś dopowiedzieć o sobie, czym się jeszcze zajmujesz? Jeżeli chodzi o moją rozprawę doktorską, to poświęciłam ją właśnie problemowi insulinooporności. Także już jestem na finiszu pracy. Mam nadzieję, że jak COVID pozwoli, już niedługo, może do końca roku uda się ją obronić, no ale zobaczymy. Na co dzień pracuję właśnie głównie z pacjentami z insulinoopornością. Wydaje mi się, że bardzo dobrze poznałam specyfikę pracy z tymi pacjentami. Wyjeżdżaliśmy razem na różne wakacje, różne warsztaty dla pacjentów z insulinoopornością prowadziłam, a także tutaj dużo szkoleń dla dietetyków. Także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj trochę nowej wiedzy też przekazać dodatkowo w takim zacnym gronie. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Super, bardzo się cieszymy, że możemy z Tobą porozmawiać. I może przejdziemy do konkretów, ponieważ czas nas goni, niestety te problemy z internetem trochę nam zabrały czasu. Powiedz nam, Małgosia, w ogóle zacznijmy od tego, czym jest insulinooporność, jakie są przyczyny insulinooporności? To tak, może tak prosto, już nie będziemy wchodzić w żadne skomplikowane definicje. Bardzo prosto, bo nas właśnie tutaj śledzą osoby na diecie roślinnej, które albo zmagają się z insulinoopornością, ale też widziałam, że jest dużo dietetyków. Insulinooporność to jest taki stan, kiedy nasz organizm przestaje reagować, komórki docelowe dla insuliny przestają na nią reagować, pomimo jej prawidłowego albo nawet podwyższonego stężenia. I tutaj takimi komórkami docelowymi będą hepatocyty, mięśnie oraz tkanka tłuszczowa. I jeżeli chodzi o przyczyny, skąd ta insulinooporność się bierze, to jest bardzo, bardzo długi ciąg niefortunnych zdarzeń. Mamy różne typy insulinooporności. Mogą być to problemy genetyczne, jednak tak na co dzień zazwyczaj mamy tutaj problem z tym, że ta insulinooporność jest efektem dodatniego bilansu energetycznego, który bardzo długo zaczyna się ciągnąć. W związku z tym mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, w konsekwencji później pojawia się otyłość, no i witamy się wtedy z insulinoopornością. Również tutaj dużo zaburzeń endokrynologicznych predysponuje tak naprawdę do rozwoju insulinooporności. Tutaj niedoczynność tarczycy na przykład, wszystkie, nawet nadczynność też tutaj będzie tych pacjentów kierować tak w kierunku insulinooporności. Pacjentki z zespołem policystycznych jajników, nawet wtedy, kiedy mają prawidłowy BMI, są już wtedy z góry narażone na tą insulinooporność, ponieważ ona może być u nich obniżona nawet wyjściowo o 35%. Także tutaj już są o połowę prawie tak na starcie już tutaj w gorszej pozycji niż pacjentka bez zespołu policystycznych jajników. No oczywiście cała przeszłość dietetyczna, jak to wyglądało, jakie były nawyki żywieniowe, na jakiej diecie byliśmy, czy aktywność fizyczna jest naszym przyjacielem, czy raczej jeszcze jesteśmy lwem bądź lisą kanapową. To wszystko, całe nasze po prostu funkcjonowanie w ciągu dnia, to ile śpimy, czy śpimy za krótko, czy tutaj paradoksalnie, jeżeli cały czas śpimy za długo, jeżeli w ogóle są jeszcze takie osoby, to również za długi sen też będzie tutaj predysponować do rozwoju zaburzeń metabolicznych. I tak naprawdę sama insulinooporność przez ten cały taki szeroki wachlarz tego, skąd ona się może pojawić. Tutaj ja nawet bardziej niż te typy przedreceptorowe i tak dalej, wolę sobie wyróżniać tutaj już insulinooporność wątrobową i obwodową, czyli czy ona będzie bardziej dotyczyć naszych mięśni w przypadku insulinooporności obwodowej, czy będzie to insulinooporność tutaj wątrobowa, gdzie szczególnie tutaj hepatocyty będą dość oporne na działanie insuliny i to też warto zawsze sobie tak różnicować, bo jeżeli widzimy, że mamy problem z insulinoopornością obwodową, co będzie zauważalne na przykład w teście tolerancji glukozy, jeżeli w drugiej godzinie widzimy kiepski wypływ glukozy, że mamy wysokie stężenie, to wtedy jest to dla nas sygnał, że czas ruszyć się z kanapy, że tutaj poza samą zmianą nawyków żywienia, całą higieną życia, którą mamy teraz zacząć prowadzić, bo nam się zapaliła ta lampka ostrzegawcza, czas tutaj sięgnąć też po aktywność fizyczną.
I tak naprawdę właśnie ta higiena życia, tutaj naszego stylu życia wokół tego cały czas się będziemy dziś, podczas dzisiejszego wieczoru na pewno kręcić. Także myślę, że to taka duża pigułka tego wszystkiego. Właśnie dużo rzeczy teraz powiedziałaś, więc tak, to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, że bardzo dużo składowych jest związanych z insulinoopornością. To nie jest tylko nadwaga, to nie jest tylko sama dieta, ale też aktywność fizyczna i sen, bo w dzisiejszych czasach jest trudno zapanować jednak nad wszystkim. Ale to jeszcze będziemy o tym mówić, co można zmienić, w jaki sposób zmienić. No dobrze, jeżeli ktoś może podejrzewać u siebie insulinooporność, powiedzmy, że ktoś ma nadwagę, ale tak jak mówiłaś wcześniej, nie musi mieć nadwagi oczywiście, ma inne zaburzenia, na przykład hormonalne. Jakie mogą być objawy u takiej osoby? Co może wskazywać na to, że musimy iść do endokrynologa, musimy iść się przebadać, zrobić badania? I czy musimy od razu iść do endokrynologa? To znaczy tak, w ogóle insulinooporność jest takim bardzo podstępnym tutaj zaburzeniem, bo też pamiętajmy, że to jest zaburzenie, a nie choroba. I niestety, ale ta podstępność tej insulinooporności wynika z tego, że ona ma bardzo niespecyficzne objawy. Tak naprawdę jest jeden specyficzny w postaci rogowadzenia ciemnego, czyli te ciemne plamy, które robią się na przykład pod pachami, na szyi. Tu warto się zawsze obserwować w tym kierunku, ale to nie jest u wszystkich pacjentów. Także ta insulinooporność, ona tak tylnymi drzwiami wchodzi do naszego organizmu i tak się czai tam. Dlatego później, co jest czasami widoczne właśnie u nas w poradni zaburzeń metabolicznych, że my pacjenta nie diagnozujemy już na przykład z insulinoopornością, tylko już mamy stan przedcukrzycowy albo cukrzycę, czyli te dwa schody później, które moglibyśmy tutaj zapobiec temu, diagnozując insulinooporność, tego nie robimy. Jeżeli chodzi o objawy, co pacjent może jeszcze z takich nieswoistych zauważyć? Po pierwsze, można byłoby je wrzucić do takiego worka, jestem zmęczony, przemęczony, i to z tego wynikają to, co się ze mną dzieje. I na przykład, jeżeli widzimy, że nasza masa ciała zaczyna wzrastać, czyli jakieś te spodnie robią się ciaśniejsze, tego typu rzeczy, tak powolutku, i szczególnie ta tkanka tłuszczowa gromadzi nam się w części brzusznej, to jest taki sygnał, że chyba mam predyspozycję do insulinooporności, może coś się ze mną dziać. No i tutaj ta tkanka tłuszczowa w tej części brzusznej cały czas się gromadzi, narasta stan zapalny, mamy tutaj predyspozycję, że insulinooporność się rozwinęła. A może teraz jeszcze z drugiej strony, mamy już coś zdiagnozowane poza insulinoopornością. Jeżeli lekarz już nam powiedział, że mamy niealkoholowe spuszczanie wątroby, nadciśnienie, mamy problemy z tarczycą, inne składowe zespołu metabolicznego, czyli zaburzenia lipidogramu, mam za dużo cholesterolu LDL na przykład, stężenie trójglicerydów jest bardzo wysokie. To też są takie składowe, które mogą nas już tutaj utwierdzić, że poza tym, co już tam lekarz nam napisał w rozpoznaniu, to może jednak insulinooporność też się pojawi. Jeżeli nagle zaczyna nas ciągnąć non-stop na jakieś podjadanie po posiłkach, jeżeli mamy problem z odczuwaniem sytości, nie jesteśmy w stanie się najeść takimi porcjami jak wcześniej, później po obiedzie najchętniej coś słodkiego, po każdym posiłku coś słodkiego, to też może być związane właśnie z insulinoopornością. Pomiędzy posiłkami, jeżeli odczuwamy senność, problemy z koncentracją, to też będzie się wiązać tutaj z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Także no, tylko z tą sennością po posiłkach, bo ona szczególnie będzie obserwowana na przykład często po obiedzie, bo to jest stosunkowo największy posiłek w ciągu dnia, który teoretycznie będziemy zjadać, to jeżeli udajemy się na taką drzemkę po takim obiedzie, to nie uważamy, że to jest problem. Po prostu wróciłem zmęczony po pracy, coś ciepłego trafiło do brzuszka, no to fajnie byłoby się położyć, trochę odespać, bo krótko spałem i tak dalej. I dlatego my tego nie zauważamy. Co więcej, nawet na poziomie diagnostyki badań okresowych pracy mamy sprawdzoną glukozę. Glukoza bardzo długo jest cały czas w prawidłowym stężeniu, a insulina już zaczyna szaleć, pojawiają się tutaj bardzo duże wyniki. Ja mam taki najlepszy przykład pacjentki, która miała idealną stężenie glukozy na czczo. Miała dokładnie 75, więc lekarz jej mówił, proszę nie przesadzać, nic pani nie jest. Pacjentka jednak była otyła, zrobiła sobie OGTT i tutaj krzywą insulinową, bo usłyszała od koleżanki, że ta coś miała. I pani w tym teście, w tej krzywej insulinowej już po obciążeniu miała insulinę na poziomie 500. Także to już były naprawdę bardzo duże wartości, zaawansowana insulinooporność, hiperinsulinemia.
Natomiast też tutaj nie można zwalać takiej winy, w cudzysłowie winy na lekarzy, że nie diagnozują insulinooporności na podstawie badań okresowych pracy bądź POZ-u, dlatego że lekarz rodzinny nie może nam dać tak w ramach NFZ-u tej insuliny do zrobienia. Więc tutaj zawsze jak ktoś już ma tą glukozę, to niech sobie dokupi za te około tak 20-25 zł w zależności od laboratorium, a jak są takie akcje jakieś tam przesiewowe, profilaktyczne, to ta insulina zazwyczaj jest w pakiecie. No to warto sobie to dodać i wtedy też okresowo sprawdzać, czy wszystko jest tam w porządku, czy idziemy dobrą drogą żywieniową. I to tak w sumie, i tutaj jeszcze chciałabym zaapelować, żeby nie robić na własną rękę testu OGDT i krzywy insulinowej, jeżeli lekarz tego nie zaleca. Na początku do lekarza najlepiej zgłosić się z wynikami glukozy i insuliny. No a co do tego powiedzieć, jakie się ma objawy i lekarz pokieruje, co robić dalej. Nie ma sensu inwestować na początku w tego typu badania, także i ewentualnie obciążać też swojego organizmu, czasami pijąc na przykład glukozę do OGDT 3 razy w miesiącu, bo chcemy zobaczyć, czy to, co już wprowadziliśmy przez ostatnie 2 tygodnie, zaczęło działać. Czy jeszcze sprawdzić? Nieraz oczywiście są problemy, że laboratorium pomyli próbki, pobierze za mało krwi i wtedy trzeba powtórzyć ten test, ale to już jest na życzenie lekarza, także dla samych siebie robimy tylko glukozę i insulinę na czczo. Michał, czy ja? Ja? Iwona, proszę. Powiedziałeś, że jesteś gadułą i odpowiedziałaś na następne moje pytania. Tak, ja na moje pytania też w części odpowiedziałaś. Mam pytania do twoich odpowiedzi. Więc tak, faktycznie z tą glukozą tak jest, że robimy sobie tą glukozę, znaczy może nie my, tylko pacjenci robią sobie tą glukozę i uważają, że jest w porządku. Jeżeli glukoza jest w porządku, to nie ma się do czego przyczepić, prawda? Bo też jest mniejsza świadomość na temat insuliny. Tą insulinę na czczo pacjenci mogą sobie zrobić, dokupić, a co mogłoby świadczyć o tym, że jest nieprawidłowa, bo wiemy, jakie są normy tej insuliny na czczo. Tam chyba do 25 jest norma, prawda? Tak, tak, do 25, do 24, tam w zależności od laboratorium. Natomiast jeżeli insulina jest większa niż 10, to prawdopodobnie mamy problem już, który musimy zdiagnozować, ale tutaj też teraz bardzo dużo laboratoriów, od razu jak wykupujemy sobie glukozę i insulinę, to ma do tego obliczenie współczynnika HOMA. I wtedy patrzymy, albo sami sobie w jakiś internetowy kalkulator wklepujemy, ich jest teraz naprawdę dość sporo, sprawdzamy, jaki nam wychodzi współczynnik HOMA tutaj z tego algorytmu. Jeżeli on jest większy niż 2 bądź 2,5, bo tutaj też nie ma takich sztywnych zasad do tego, jaki on powinien być. Niestety nie ma takich odgórnych tutaj zaleceń, ale natomiast jeżeli jest większy niż 2, to wtedy udajemy się do lekarza i do całego reszty tutaj zespołu specjalistów, żeby zacząć się leczyć. Chociaż też się zdarza, jeszcze uprzedzając, że czasami lekarze na przykład albo laboratorium korzystają jeszcze z innego wzoru na współczynnik HOMA, gdzie wtedy dla niego normą jest tak 0,7, pomiędzy 0,7 a 1. Także tutaj, jeżeli tak jest na wypisie z laboratorium, to wtedy tam jest określone, czy jest to niska insulinooporność, oni sobie jakoś tak to teraz dzielą, ale jeżeli lekarz powie na wizycie, że ma pani HOMA 1,2 i zaleci leczenie i pacjentka pójdzie wtedy na jakąś grupę wsparcia i zapyta lekarz, mam HOMA 1,2 według lekarza, dał mi metforminę, to wszyscy, ale ty przecież nie masz insulinooporności, co to za lekarz ci dał? Może do tego przejdziemy. Może do tego przejdziemy za chwilę też, bo żeby nie mieszać, przejdziemy do tego właśnie jak z dietą i co wtedy robić, ale przecież insulina może wyjść na czczo w normie, ale dalej objawy insulinooporności są. To znaczy, że ona wyjdzie w tej normie laboratoryjnej do tych 24, ale powyżej 10. Poniżej 10 powiedzmy. Poniżej 10. No to wtedy trzeba się zastanowić nad tym, czy nie zrobić tych krzywych, to już lekarz się będzie zastanawiał, bo insulina na czym może być w porządku, ale po obciążeniu będzie coś się jednak tam dziać. Tak, no ale to już jest tutaj kwestia zawsze wtedy lekarza. Natomiast sam ten inaczej to nas tutaj nie upoważnia do tego, żeby myśleć o sobie, że insulinooporność nas nie dotyczy, jeżeli mamy wszystkie jej objawy. No bo tutaj, tak jak mówisz, no warto spojrzeć na to, że leczymy pacjenta, a nie same wyniki, więc i tak musimy zwrócić uwagę na inne także rzeczy. Czyli dokładnie. Też to, jeżeli ta insulina na czczo wychodzi w normie, ale mamy cały czas objawy, poszukujemy dalej przyczyny. Ponieważ rozmawiamy o diecie roślinnej, to tutaj jeszcze to zmęczenie i te różne problemy mogą być związane z niedoborem B12, ale nie będziemy tutaj o tym mówić, bo nie mamy za dużo czasu. No dobra. Czy coś jeszcze do diagnostyki dodajemy, Michał?
Nie, ja myślę, że możemy przejść do tego, co najbardziej chyba interesuje naszych słuchaczy, czyli po prostu do żywienia. Czyli wchodzi ta pacjentka w grupę, czy gdzieś tam na forum, sprawdza i co ma teraz zrobić? Jak, i tak, i może się, i ta pacjentka szuka informacji, dobrze, to co teraz, jak ma wyglądać moja dieta? Jeżeli pacjentka zaczyna swoją podróż z insulinoopornością od internetu i wszystkich form, to ja już nie użyję, serduszko mnie boli, już wiem, że jest mi przykro z powodu tego. Będzie źle. To ona przeczyta, jakie to będą skrajnie różne podejścia po prostu i potem pacjentka trafia do dietetyka z zupełnym chaosem w głowie. Okazuje się, że tutaj nie ma nic spójnego, jedni mówią taka dieta, wyeliminuj to, tego nie można. Kwestia jakichś takich podstaw, to można sobie gdzieś tam wyłuskać z tych informacji, natomiast w tym takim narastającym szumie informacyjnym tego, co jest propagowane w insulinooporności, to jeżeli nie jest się gdzieś tam związany jednak z takim podejściem trochę bardziej naukowym i takim z dystansem, to naprawdę można się tutaj złapać za głowę, jak się chociażby wpisze hasło insulinooporność na YouTubie czy gdziekolwiek, tak? Mamy skrajnie różne podejścia, różne modele żywieniowe i ciężko tutaj pacjentom jest sobie to wypośrodkować. Już nie mówiąc o tym, ile koncepcji jakieś koleżanki na forach będą mieć tak na daną pacjentkę. I każdy także Mów mi. Proszę. Tak, to ja powiem, że my dzisiaj tylko o takich naprawdę udowodnionych naukowo rzeczach mówimy, tylko o takich faktycznie, które działają i które można zastosować i, no i takiej prawdziwej diecie dla wszystkich osób. Kto nie szuka informacji w internecie po wyjściu od lekarza? Czy są takie osoby w ogóle? Chyba nie ma. Więc dobrze, jeżeli ta osoba trafi do dietetyka, szczególnie takiego wyspecjalizowanego w danej chorobie, w danej przypadłości, tak jak ty. I może zacznijmy od tego, jak ugryźć tą dietę. Może zacznijmy od tego, ile posiłków w ciągu dnia powinno się jeść, jeżeli już ta insulinooporność jest zdiagnozowana. Od czego to zależy? Bo na pewno od czegoś to zależy, prawda? I jak te posiłki powinny wyglądać? Może zacznijmy od tego, ile posiłków powinno się jeść? Dobrze, to chyba tutaj nie odkryję Ameryki, bo powiem, że to zależy. I teraz zależy to od tego. Przede wszystkim, ile nasz pacjent jadł posiłków wcześniej? Jak on się czuje po tych posiłkach? Czyli czy mamy dodatkowo poza tą insulinoopornością, na przykład hipoglikemia? Bo jeżeli mamy tutaj duże spadki cukru, a hipoglikemia naprawdę bardzo często insulinooporności tutaj towarzyszy, no to też szkoda, żeby nasz pacjent się męczył na przykład na 3 posiłkach, kiedy zalecane będzie 5 lub więcej, w zależności od tego, jak będzie się tutaj czuł. Jeżeli widzimy na przykład, że nasz pacjent lubi mieć duże objętościowo posiłki, bo to też się sprawdza, że na przykład jak mamy jakąś kaloryczność diety ustaloną dla kobiety na przykład, także to nie są jakieś zazwyczaj zawrotne ilości 2000 i więcej kalorii, tak? Na przykład, no to powiedzmy, że mamy taką dietę na 1800, czasami nawet więcej, jak mamy zupełnie nieaktywną fizycznie pacjentkę, to wtedy na przykład lepiej jest zredukować liczbę posiłków na rzecz ich objętości, żeby to nie były takie małe przekąski po 200, po 300 kilokalorii, tylko taki naprawdę duży, konkretny posiłek i tutaj nawet jeżeli nasza pacjentka stwierdzi, że chce jeść 3 posiłki w ciągu dnia, da radę tutaj przy swojej kaloryczności zrealizować to zapotrzebowanie, no to wtedy w porządku możemy tutaj te 3 posiłki wprowadzić. No chyba, że jest taki hipoglikemia, no to wtedy jednak tutaj ta stabilizacja poziomu glukozy będzie troszeczkę bardziej istotna. Zależy jeszcze, co nam wyjdzie na przykład w krzywej insulinowej. Jeżeli tam są bardzo duże wyniki po obciążeniu, na przykład w drugiej godzinie insulina zamiast spadać, zaczyna jeszcze rosnąć, to możemy zastanowić się, czy nie zrobić większych odstępów pomiędzy posiłkami. No ale generalnie to takie standardowe podejście posiłek co 4 godziny jest tutaj jak najbardziej w porządku. Na ilość ciężko to trochę przełożyć, bo każdy będzie miał inaczej dobę rozpisaną, tak? Jeżeli ktoś ma naprawdę od 6 rano do 23 cały czas jest na nogach, no to tutaj ta ilość posiłków, nawet jak zrobimy co 4 godziny, będzie zdecydowanie większa. Ale tutaj z tymi posiłkami to jest najważniejsze, żeby zobaczyć, jak pacjent po prostu, jaki ma odbiór. Czy woli jeść mniejsze porcje częściej, nie czuje się przy tym źle, nie ma tych zjazdów energetycznych,
nie ciągnie go na słodkie. No to tutaj kwestia po prostu obserwowania, nauczenia pacjenta, jak obserwować swój organizm i swoje samopoczucie. I niekoniecznie to, że nagle podczas stosowania tych zaleceń chciał mu się spać po obiedzie, to będzie wynik na przykład źle skomponowanego obiadu, tylko może być to kwestia, że po prostu gorzej spał w nocy. Więc wszystkiego też na tą insulinooporność i ewentualnie złą dietę nie powinniśmy zrzucać. Tak? Tutaj po prostu patrzymy systematycznie, co się dzieje. I też patrzymy uczciwie, że no, ten maraton seriali na Netflixie trochę mi się przeciągnął, więc może dlatego idę teraz spać po południu. Także tutaj obserwacje i też słuchanie swojego organizmu, żeby się nauczyć, czy wolę jeść większe porcje, ale w mniejszej ilości posiłku, bo się wtedy jestem bardziej najedzony, nie ciągnie mnie na słodycze. Czy jednak na przykład 5 posiłków, bo duże porcje zupełnie nie są dla mnie, a nie mam na tych żadnych zjazdów energetycznych, słabego poczucia. Także obserwujmy siebie i po prostu, ale to jednak uniwersalne, 4 posiłki co 4 godziny sprawdza się u większości pacjentów, bo też miejmy na uwadze, że takie większe kaloryczności, szczególnie dla mężczyzn, w formie 3-posiłkowej już będą ciężkie do zjedzenia. Tak. Także szczególnie na diecie roślinnej, kiedy jest bardzo dużo błonnika, a do tej diety jeszcze przejdziemy. Znaczy super jest, to powiedziała. My znowu tak. Ja już przepraszam, ale ja już po prostu, ja muszę tutaj pilnować tempa i tego, co chcemy osiągnąć dzisiaj, o wszystkim powiedzieć. Jak już rozmawialiśmy, rozmawiamy o tym, że ilość posiłków, kwestia indywidualna i tym podobne. Okej, okay, na forach ludzie bardzo często czytają, masz insulinooporność, dzień powinieneś zacząć od śniadania białkowo-tłuszczowego. No właśnie, czy śniadanie pełnowartościowe, czy śniadanie tylko białkowo-tłuszczowe, chociaż tutaj też jakie z tego mogą być korzyści, jakie zagrożenia i czy w ogóle jest taka potrzeba? To znaczy tak, generalnie znowu wracamy do tego indywidualizacji tutaj postępowania dla danej osoby, bo tu nie ma jednej słusznej drogi. Chociażbyśmy chcieli zrobić, to tego po prostu nigdy nie będzie. Musimy patrzeć na pacjenta, jego możliwości, na zasoby, z którymi do nas przychodzi. Nad śniadaniami białkowo-tłuszczowymi możemy się zastanowić na przykład, kiedy pacjent ma bardzo wysoką insulinę naczczą, tutaj na przykład jeżeli ta insulina jest powyżej 30, to wtedy sprawdzamy samopoczucie pacjenta i to, jak długo to śniadanie mu zapewni też sytość. Bo są pacjenci, mimo wysokiej insuliny naczczo, którzy nie mogą mieć śniadań białkowo-tłuszczowych, bo 2 godziny później są zaraz głodni. No i tu jakby cały sens tego śniadania białkowo-tłuszczowego też się wtedy gdzieś tam traci. Albo jeszcze inaczej, są tak przeładowani tłuszczem na przykład ze śniadania, że zaczynają się problemy na przykład jelitowe, to znaczy zaczynają się pojawiać biegunki. A oni tak są już obciążeni biegunkami przez na przykład powikłania przyjmowania metforminy przez pierwsze 2 tygodnie. Także tutaj na takim początku drogi, to w początku leczenia farmakologicznego raczej bym nie zalecała śniadań białkowo-tłuszczowych, bo wtedy nie będzie wiadomo, czy to metformina, czy śniadanie białkowo-tłuszczowe nam jest służą. Tak, a do tego jeszcze koncentracja węglowodanów, prawda, w kolejnych posiłkach. No tak, bo gdzieś te węglowodany ze śniadania musimy potem pakować do kolejnego, więc tutaj znowuż patrzymy, co komu po prostu tutaj pasuje. No i kwestia tego, że jeżeli mamy śniadanie białkowo-tłuszczowe, to niestety koncepcja bilansu energetycznego bez tutaj dokładnego obliczania będzie ciężka, bo tutaj jak się pacjent postara, to u mnie rekordzistka, która przyszła z dzienniczkiem żywieniowym i właśnie jadła śniadanie białkowo-tłuszczowe, to pani na śniadanie miała 1200 kalorii. Tak. Także tutaj wtedy ewentualnie, jeżeli idziemy w tą koncepcję, to wtedy ładnie sobie obliczamy nasze mniej więcej standardowe śniadanie, no bo jednak tłuszcze, mała objętość, dużo kalorii. Bilans energetyczny dodatni leci od razu. Nie mamy redukcji, nie mamy poprawy tutaj w pracy insuliny. Pacjent nie robi się zdrowszy. Tak samo, jeżeli pacjenci mają hipoglikemię, jeżeli ktoś ma niskie stężenie glukozy naczczo lub później po posiłkach, no to śniadanie białkowo-tłuszczowe też nie będzie dla niego dobrym pomysłem, bo niestety, ale będzie miał raczej napady hipoglikemii. Albo jak pacjent na przykład uwielbia owsiankę na śniadanie, albo jakieś śniadania powiedzmy na słodko, chyba bardziej się nam opłaca zmodyfikować te śniadania pod predyspozycję pacjenta, pod gust pacjenta, niż zmuszać go do jedzenia śniadań białkowo-tłuszczowych, albo że sam się zacznie zmuszać, bo też będzie mieć większy apetyt po prostu na węglowodany.
A więc, zmiana stylu życia nie nastąpi diety, nie? Tak, więc dopasowujemy, więc super, że powiedziałeś, że ilość posiłków dopasowujemy do pacjenta. To nie jest tak, że tak jak w internecie piszą, że ma być tyle i tyle posiłków. Nie, dopasowujemy do siebie, bo łatwiej jest nam takie zalecenia po prostu wdrożyć. Śniadania dopasowujemy do siebie, sprawdzamy skład posiłków. O tym będziemy zaraz jeszcze trochę powiemy o tym w kontekście diety roślinnej. Jeszcze muszę jedną rzecz zadać, jedno pytanie Tobie zadać, ponieważ to jest bardzo modne teraz w kontekście tych posiłków. Posty przerywane. O, bardzo dobre pytanie. To ja zapytam, jakie posty? O którym wariancie mówimy? Bo ich jest dużo. Generalnie tak, przerwa taka 12-godzinna, od kolacji do śniadania. To jeszcze nie jest zły pomysł, ale w momencie, kiedy... teoretycznie tak, w praktyce niekoniecznie. Także natomiast też się spotkałam, że właśnie jak ktoś ma 12 godzin przerwy, to już mówi, że jest na poście przerywanym. Natomiast te warianty, kiedy na przykład mamy okienko 4-godzinne, no to nie, to ja jestem tutaj niestety na nie. Tutaj często pacjentki piszą, szczególnie na forach, przeszłam na post przerywany, szczególnie ten wariant 4-godzinny, zaczęłam chudnąć. Ale to po prostu wynika z tego, że łatwiej w ciągu tych 4 godzin jest zrobić sobie ten deficyt energetyczny ujemny, tak? Bo przez te 4 godziny nie przejemy tyle, ile jedliśmy wcześniej od 8 do 22. Także no tutaj po prostu ta matematyka gdzieś się będzie bardziej też spinać. Pacjent też będzie jeść bardziej uważnie, bo wie, że ma tylko 4 godziny. No ale co z tego, tak? To nie jest ta zmiana na stałe, a przy insulinooporności zmieniamy się na stałe, a nie na chwilę. Nie będziemy całe życie jeść tylko w ciągu 4 albo już tak zupełnie tak hardkorowo w ciągu 2 godzin na przykład. Ani to nie będzie zdrowe dla trzustki, bo Dagla będzie musiała przerobić całą normę z całego dnia w ciągu 2 godzin. W związku z tym po takim gigantycznym posiłku będzie też bardzo duży wyrzut insuliny, bo tutaj ile insuliny się będzie wydzielać, zależy też od składu i objętości posiłku. Także to będzie zawsze proporcjonalnie większe, niż sobie to rozbijemy na przykład na 3-4 posiłki. Też gdzieś tak pojawiały się jakieś prace, tylko tutaj nie jestem w stanie konkretnych pozycji przytoczyć, że też te takie skrajne posty przerwane prowadziły do zaburzeń odżywiania. I też na przykład widzę to po moich pacjentkach, które trafiają właśnie po takich dietach, które polegały tutaj na tym poście przerywanym, czy na przykład miały 2 posiłki, że one zupełnie nie mają żadnych dobrych nawyków żywieniowych. To już są na etapie nieraz, że wolą w ogóle nie jeść, bo też czasami te posty przerywane to od razu gdzieś tam dieta ketogeniczna zaczyna wpadać gdzieś tam bokiem. No bo tych węglowodanów też w ciągu 2 godzin się nie da po prostu tyle zjeść ze względu na objętość. Łatwiej się je znaleźć jakimś tam produktami białkowo-tłuszczowymi, niestety. Także post przerywany, 12 godzin przerwy pomiędzy kolacją i śniadaniem na zdrowie dla wszystkich, jak najbardziej, ale te większe tutaj już wartości, właśnie te 4 godziny, 2 godziny, to nie ma to też wielkiego teraz, powiedzmy, jakiegoś podłoża też w badaniach naukowych, że to jest skuteczne, to jest droga, która będzie dawać spektakularne efekty. Na pewno jest łatwiej utrzymać ten ujemny bilans energetyczny, no bo fizycznie nie przyjemy tyle, ile wcześniej jedliśmy przez 16 godzin, na przykład podjadając jeszcze cały czas, a to do kawusi, a to sobie tutaj, a to latte, a to drugie latte i tak dalej. Także to po prostu efekt działania i tak będzie wynikał z ujemnego bilansu, którego możemy dużo tutaj sympatycznie wygenerować i dobre nawyki na przyszłość, żeby ta insulinooporność nie wróciła do nas rykoszetem, kiedy nasze wyniki się poprawią na tym poście przerywanym. Potem zaczniemy jeść normalnie, w cudzysłowie, i znowu zaczynamy tą samą zabawę. Znowu mamy insulinooporność zaawansowaną, znowu trzeba coś zmieniać. I jeszcze zaburzone relacje z jedzeniem, tak jak już wcześniej mówiłaś, nie? Przechodzimy do następnego topiku naszego. Przechodzimy do następnego. Jak już mówimy o tym właśnie obniżonym bilansie energetycznym, to może przejdziemy do diet roślinnych, bo też jest już późno. Więc jak to jest z tymi dietami roślinnymi, Gosia, czy ty masz pacjentów na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej z insulinoopornością i czy jesteś za takimi dietami?
Moi pacjenci mi mówią, że ja ich tutaj tak wygenizuję. I to tak nawet nie celowo, tylko po prostu na początku zawsze ograniczamy mięso, tak? Z różnych względów, chociażby tutaj dla planety, tutaj też chcemy troszeczkę dobrze zrobić. Natomiast dla samych, ze względu też na insulinooporność, a jeszcze jak do tego mamy zespół policystycznych jajników, to te wszystkie po prostu rośliny strączkowe, to jest taki superfood w cudzysłowie dla insulinoopornych. Warto sobie go tutaj lokować do każdego możliwego tak naprawdę posiłku. I u mnie ja jestem najbardziej szczęśliwym dietetykiem wtedy, kiedy pacjent deklaruje się jako mięsożarca. Każdy obiad musi być mięsko. Im więcej mięska, tym lepiej. Potem zaczynam negocjować. To może dwa obiady bez tego mięsa. No dobra, no jak tu już pani nalega, no to niech będzie, co mi tam. No i zaczynam wprowadzać. I potem po miesiącu pacjent przychodzi i mówi: wie pani co, tego mięsa to już mi proszę w ogóle nie dawać. Ja zauważyłem, że jednak nie jest mi potrzebne, czuję się lepiej bez i tak dalej. To jest dla mnie zawsze taki super po prostu, że można to zrobić. I to bez jakiegoś tutaj, bez jakiejś indoktrynacji tych pacjentów. Naprawdę nawet bez zachęcania, tylko po prostu wprowadzenie to do tego do tak, pokazać, że oni mogą dużo dobrego zrobić, na przykład zaoszczędzić finanse, bo tutaj ten kontekst finansowy. Tak. O tym już kiedyś mówiliśmy, że dieta roślinna jest tańsza tak naprawdę od diety takiej tradycyjnej, bo właśnie te nasiona strączkowe są kluczowe w przypadku insulinooporności też, dlatego że one powodują, że jesteśmy syci, one mają dużo błonnika, mają dobry wpływ na glikemię. Tak, właśnie niski indeks, niski ładunek. Tak, niski ładunek glikemiczny i ja jestem szczęśliwym dietetykiem, jak mój pacjent mówi, mogę jeść nasiona strączkowe, bo czasem, no zdarza się często, że ktoś nie może jeść w jakiejś większej ilości i wtedy jest faktycznie trudniej, bo oni są głodni po posiłkach, których jest faktycznie mało nasion roślin strączkowych. Tutaj chodzi o tą sytość po posiłku roślinnym. Ja właśnie a propos sytości, takim fajnym patentem w ogóle, żeby zacząć tą przygodę ze strączkami z insulinooporności, jest na przykład jak jemy obiad i mamy ugotowaną paczkę ryżu, to wymieszajmy ją pół na pół na przykład z puszką jakiejś cieciorki, czerwonej fasoli, czarnej fasoli, będzie dwa razy większe uczucie sytości, mamy większą objętość, mamy więcej białka w tym posiłku. Znowu działamy prosytość. No i gdzieś te strączki zaczynają się pojawiać. Co więcej, na przykład tak ze strony pacjentów. Dlaczego oni chcą te strączki mieć w swojej diecie, jak już je znają z chociażby z jadłospisów? Na przykład łatwiej jest im sobie zrobić 5 minut jakąś pastę ze strączków do kanapki i mają ją na przykład na 2 dni na śniadanie i na kolację, bo tyle im wyjdzie na przykład z tej puszki cieciorki, jakiegoś hummusu, jakiejś pasty z czerwonej fasoli i nie muszą chodzić po tym sklepie i na przykład szukać, gdzie jest wędlina, gdzie nie dodają mi syropu glukozowo-fruktozowego. Gdzie jest wędlina, gdzie jest więcej mięsa, ale i tak nie aż tak dużo mięsa, jakbym chciał. Pieczenie mięsa samemu to już trwa trochę dłużej niż rzucenie wszystkiego do blendera, szybkie po prostu bzyt i mamy tutaj super posiłek, do tego trochę warzyw z lodówki i czego chcieć więcej. No także ja sobie jeszcze tutaj a propos samych strączków, już tak takimi twardymi badaniami, super. To tutaj na przykład znalazłam bardzo fajne badanie, które wykazało, że jeżeli porcję czerwonego mięsa, czyli jakieś 150 gram dziennie, zastąpimy tą samą ilością strączków już po ugotowaniu, to ryzyko z wystąpienia całego zespołu metabolicznego spadnie o 70%. Natomiast tutaj też jeżeli całe tak naprawdę przetworzone czerwone mięso będziemy zastępować, tutaj głównie wędlinę, to już wtedy mamy 78% mniejsze ryzyko tutaj rozwoju tutaj zespołu metabolicznego. A także nowotworu jelitowych. Dokładnie. Tak naprawdę ciężko by było znaleźć, dlatego pacjenci z insulinoopornością nie powinni jeść strączków, niż je jeść. Także tutaj też... A w internecie jest bardzo dużo też takich mitów. Właśnie ja często mam pacjentów, którzy przychodzą do mnie i mówią, że ktoś im powiedział, albo nie chcę powiedzieć, że dietetyk inny, ale ktoś powiedzmy jakiś albo specjalista, albo bloger, albo ktoś, że musi jeść mięso, jeżeli jest na diecie, znaczy nie może być na diecie roślinnej, bo to jest dieta wysokowęglowodanowa, że musi jeść mięso, że musi jeść właśnie te śniadania białkowo-tłuszczowe, jak już tak. Michał wcześniej wspomniał. Dlaczego te diety roślinne są ważne w insulinooporności? Też jeszcze a propos tego, co powiedziałaś z tym mięsem, że tak ludziom się mówi musicie, to wręcz to jest, jak zaczynam pracę z pacjentem z insulinoopornością,
to zawsze ich chociażby proszę o to, żeby oznaczyli swój kwas moczowy, bo zazwyczaj większość pacjentów z rozwiniętym zespołem metabolicznym albo samą insulinoopornością ma ten kwas moczowy podniesiony. I potem jak zaczynają coraz więcej tego mięsa jeść, no bo mięso ma zerowy indeks glikemiczny, zazwyczaj jest takie uzasadnienie, no i to leci na każdy z możliwych po prostu posiłków. Potem zaczynają boleć stawy, pojawia nam się cała dyna moczanowa. Zanim pacjent się zorientuje, że może to, że bolą mnie stawy i nie chcę przez to się ruszać, czyli znowu robię sobie krzywdę w insulinooporności, jest związane tutaj z zbyt dużą ilością przetworzonych tutaj produktów mięsnych i nie tylko, to dużo czasu mija. Także u większości moich pacjentów zaczynamy też pracę, bo tutaj obniżania tutaj kwasu moczowego przez większą ilość strączków na przykład. Także to naprawdę trzeba na to patrzeć. Możemy mieć insulinooporność, zespół metaboliczny, dnę moczanową i ryzyko podwyższone nowotworu jelita grubego, jedząc właśnie te przetworzone produkty. Natomiast, bo jeszcze o żelazie ponownie chciałaś powiedzieć. Tak. Troszeczkę to już wyszło a propos tego obniżenia tego czerwonego mięsa, ale z kolei tutaj też mam takie bardzo fajne badania. Jeżeli ktoś by chciał później jakiegoś linka do tych badań, to możecie tam śmiało na dyskusji na Facebooku pytać, będę podrzucać konkretne linki. I tutaj już sobie szukam odpowiedniego punktu, bo mam tego strasznie, strasznie dużo. Trochę przeszalałam. I już tutaj mamy z tym czerwonym mięsem. I tutaj ogólnie mamy wyjaśnione, że nadmiar żelaza gromadzony jest w wątrobie, co z kolei będzie nam zakłócać metabolizm glukozy, powodując hiperinsulinemię. Czyli jeżeli mamy szczególnie problem po obciążeniu z insuliną, to warto jest tutaj te nadmiary żelaza tutaj ograniczać. Co więcej, tutaj tak zaczyna się podejrzewać, że nadmiar żelaza chemowego będzie tutaj prowadził po prostu do dysfunkcji komórek beta trzustki. Jak mamy problem z trzustką, mamy problem po prostu z insuliną. Dlatego to przeładowywanie się tym żelazem chemowym też z tego powodu nie będzie tutaj zalecane. No i z kolei te główne źródła żelaza chemowego będą też zawierały dość sporo nasyconych kwasów tłuszczowych, a nasycone kwasy tłuszczowe to jest znowuż potęgowanie insulinooporności. My tak w ogóle kręcimy się tak troszeczkę z drugiej strony, bo zazwyczaj jak mówi się o diecie w insulinooporności, to jest węglowodany złe. Wszystko, co złe w insulinooporności, węglowodan. My się tutaj teraz tak wokół białka i tłuszcze zaczynamy kręcić zupełnie inaczej niż to szczególnie po różnych forach można poczytać. Także nadmiar nasyconych kwasów tłuszczowych. No i znowu tutaj mamy, dlaczego strączki są fajne w insulinooporności, tak? Bo tutaj będziemy mieć dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, które będą prowadzić też naszą mikrobiotę jelitową i znowu wygrywamy walkę z insulinoopornością. Też się poprawia transport glukozy do komórek, bo zwiększa nam się poziom GLUT4, także wszyscy insulinooporni powinni przynajmniej 2 porcje strączków dziennie zjeść, a zaczynać redukować mięso, bo wcale to mięso przez to, że ma niski indeks glikemiczny, nie będzie tutaj powodować na stałe jakieś poprawy. Tutaj pamiętajmy o tych kwasach tłuszczowych. One tutaj są głównie odpowiedzialne za rozwój insulinooporności, a nie tutaj niekoniecznie węglowodany. Także nie bójmy się ich w diecie. To ile tych węglowodanów w tej diecie może być? Dobra, to polecimy procentowo, żeby było łatwiej. Tak, właśnie taki procent białka, tłuszcze, węglowodany, właśnie jak ta dieta mogłaby wyglądać? Ile węglowodanów może stanowić w diecie? Energii no, tutaj ktoś się może zdziwić, czuję. Tak, albo ja teraz będę dostawać pogróżki, że tutaj ludzi zachęcam do jedzenia węglowodanów. Jeżeli chodzi o procenty, to tak pomiędzy 40-60%. Tyle mniej więcej ich wypada w dziennej racji pokarmowej. Tutaj oczywiście ich podaż będzie zależeć też od naszej aktywności fizycznej albo od tego, jaki mieliśmy procent wyjściowy, bo jeżeli cały czas mieliśmy dużo białek i tłuszczy, bo jechaliśmy właśnie jakimś postem przerywanym, śniadanie białkowe i tłuszczowe przyciągały się na cały dzień, to też te porcje będziemy ze względu na dużą ilość błonnika powolutku tutaj zwiększać, ale w każdym posiłku dobrą praktyką jest, żeby jakiś węglowodan złożony się pojawił. W przypadku na przykład bardzo aktywnych osób spokojnie nawet można dać 55% węglowodanów, też to nie będzie żaden problem, ale taką
tak standardowo zaczyna się zwykle od 50-45% tutaj udziału węglowodanów w tej dziennej racji pokarmowej. Jeżeli chodzi o białka, no to tutaj już mamy dość duże widełki. Jakby to można było ustalić, bo to będzie też zależeć od tego, czy nasz, w jakim wieku jest nasz pacjent. U osób starszych też nie będziemy chcieli iść w te górne widełki tutaj białka, żeby nerek nie obciążać. Chyba, że pacjenci już mają problem z nerkami. Także tutaj dostosowujemy to cały czas do wyników badań. Niemniej jednak białko nam tutaj daje dobre uczucie sytości. Białko będzie pielęgnować w cudzysłowie naszą masę mięśniową, bo im więcej mięśni mamy, tym więcej punktów do przyłączenia się insuliny, czyli zmniejsza nam się stężenie insuliny w krwiobiegu, mamy mniejszą insulinooporność. Także takiego białka to tak 1,5 grama na kilogram tutaj masy ciała jest jak najbardziej w porządku, tylko przy dużych otyłościach nie liczymy na obecną masę ciała, żeby tam nie wyszło jakieś 300 gram białka, czy tutaj już jakieś takie skrajne wartości. Także tak 1,5-1,6 grama to jest dobrze tak od tego zacząć, a później na przykład jak ta masa ciała przestanie spadać efektywnie, to można pójść gdzieś te większe procenty. Generalnie tak nawet do 30% w tych zaleceniach się pojawia tak maksymalnie, żeby to białko mogło tam gdzieś okresowo stanowić tłuszcze. To zależy znowu, czy mamy pacjenta z zaburzeniami gospodarki lipidowej, czy mamy pacjenta z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i tutaj tak od 25 do 35% tłuszczu w diecie. Czasami nawet jeżeli tutaj mamy fajnie zbilansowaną dietę, no to ewentualnie do tych 40 można podciągnąć, jeżeli pacjent z jakiegoś powodu na przykład musi jeszcze troszkę bardziej ograniczyć te węglowodany, ale tutaj patrzmy na tę jakość, żeby nie przesadzać z nasyconymi kwasami tłuszczowymi, bo to naszej insulinooporności na pewno nie pomoże. No właśnie, bo to jakość tłuszczów jest bardziej ważna niż sama ilość. No dobrze. Znaczy nie wiem, czy rozwijamy to z tłuszczami jeszcze, czy coś jeszcze na ten temat mówimy, czy przechodzimy dalej? Znaczy bo chodzi o to, znaczy bo nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że miałam jakieś zaburzenia tutaj internetu i nie wiem, czy wy słyszeliście wszystko dobrze. Nie tak. Wiem, aha, dobra, to u mnie było jakieś przyćmienie. I nie słyszałam całości tego, co niestety, co mówiłaś o białkach. Natomiast co do jakości tłuszczów, czy tutaj skupiamy się głównie na tych tłuszczach jednonienasyconych, wielonienasyconych, omega-3 w przypadku zaburzeń lipidowych? Ogólnie na przykład suplementacja omega-3 też gdzieś tam w badaniach się pojawia, szczególnie jeżeli mamy problem z tą insulinoopornością obwodową, to wtedy dodanie omega-3 do diety nawet w formie suplementów tutaj dość fajnie poprawiało insulinowrażliwość. Także jeżeli chodzi o sam kwestię tłuszczu w diecie naszego pacjenta, to patrzymy na jakość, żeby to były przede wszystkim tłuszcze roślinne, a nie żeby nie smarować nawet najlepszej jakości chleba o najlepszym po prostu składzie smalcem i na to jeszcze sobie dawać mozzarellę i jeszcze troszeczkę szyneczki tłustej. To nie, takich tłuszczy nie chcemy. Dokładnie. Te kwasy omega-3 też w przypadku podwyższonych trójglicerydów tutaj bardzo dobrze się sprawdzają, prawda? I cholesterolu, szczególnie LDL. Tak. Szczególnie jak jest to niealkohol bez tłuszczenia. Ale nie każde tłuszcze roślinne, jeszcze musimy dodać, że nie każde tłuszcze roślinne będą dobre, bo musimy uważać na te utwardzane kwasy tłuszczowe, trans. Akurat te będą bardzo złe. No dobrze, to przejdźmy może w takim razie do tych węglowodanów, bo właśnie, już jest po 21, a my nie wiemy, czy musimy opierać swoją dietę na posiłkach bez owoców, znaczy o niskim indeksie glikemicznym, czy banany są złe, czy możemy jeść owoce i tak dalej. No właśnie, też tutaj akurat Iwona mi to po prostu z ust wyjęła, dlatego że właśnie bardzo, doskonale sobie zdajemy sprawę z wartości odżywczych owoców, a jednak ten przesun w insulinooporności jest taki, że owoce nie, a zwłaszcza gdzieś tam samodzielne i tym podobne, więc Gosia, czy jak to jest? Także osoby, które jedzą więcej warzyw i owoców mają niższe ryzyko insulinooporności, więc hej. No. To jest ten paradoks tych owoców, ale a propos tych samodzielnych pomiędzy posiłkami, to Michał, odkopałeś moją bardzo dużą traumę życiową. Ja się nawet domyślam, którą.
Po prostu kiedyś mój jadłospis, taki przykładowy dla insulinoopornych, został udostępniony i tam było jabłko bez orzechu, bez źródła białka i po prostu prawie zostałam spalona na stosie, owoce bez niczego, pomiędzy posiłkami, po prostu zamach na insulinooporność. Tak. Jak mogłaś? To się będzie za mną ciągnąć, ja dalej to pamiętam, ale no, cóż zrobić. W każdym razie insulinooporność i owoce, tak, trzeba jeść owoce. Ale tutaj już właśnie pana zaczęłaś mówić o tym dlaczego. Natomiast to jest ten paradoks owoców, że nawet to, że one nam się kojarzą, fruktoza, cukier, to niekoniecznie będzie złe, bo mamy witaminy, antyoksydanty, polifenole, antocyjany, które są tutaj takim też naszym zapleczem do walki. To jest bardzo ważne w przypadku żelaza niechemowego, tak, żeby dołączać te produkty do diety. Dokładnie, także z witamin C. Plus owoce, znowuż czasami są nam w stanie zastąpić dużo słodkich posiłków, tak? Jak sobie zrobimy jakiś tam fajny deser z owocami, jakiś tam na przykład jogurt, wrzucimy do tego owoce, jakieś płatki owsiane, na przykład, żeby mieć źródło błonnika jeszcze dodatkowe. Do tego na przykład orzechy, żeby wyrobić tą profilaktykę wszystkich chorób, te 30 gram orzechów. No to naprawdę mamy bardzo fajny posiłek, albo nawet jak jesteśmy na mieście, nie mamy czasu czegoś zjeść, to lepiej, żeby złapać to jabłko i sobie je przegryźć, niż złapać na przykład jakiś słodki baton czy tego typu rzeczy. To spokojnie ten owoc pomiędzy posiłkami niczego złego nie zrobi, chyba że ktoś ma na przykład bardzo złe samopoczucie. Jeżeli je same owoce pomiędzy posiłkami, no to wtedy okej, to jest jego już indywidualne postępowanie, że to nie jest dla niego. Natomiast z takich przyczyn praktycznych, czy nawet zjedzenie na przykład owoca przed obiadem, zapewni mu lepszą sytość, kiedy na przykład zacznie, tak można powiedzieć, obiad od deseru owocowego. No może lepiej się tym naje. Także i nie ma też magicznej godziny, do której można jeść owoce. Także owoc zawsze jest owocem i bez tutaj żadnych już jakichś tam zawirowań. Także owoce jak najbardziej, szczególnie owoce jagodowe, czyli niestety kończy nam się sezon. Natomiast wszystkie truskawki. Tak, dokładnie, można było obrócić. Truskawki, jagody, borówki, jakieś porzeczki, tego typu rzeczy naprawdę są super dla osób z insulinoopornością, mają duże właściwości przeciwzapalne i warto je włączać do diety jako nawet tą przekąskę pomiędzy posiłkami, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni, że coś tam dziubiemy, no to zacznijmy małymi kroczkami. Pamiętajmy, że insulinooporność to jest taki, te początki diety w insulinooporności to jest taki start w przyszłość, więc to tak jak zaczynamy biegać, nie lecimy od razu na ultramaraton po górach siedmiodniowy, tylko na początku uczymy się jak należy biegać, powolutku, najlepiej jeszcze z trenerem, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Zaczynamy od marszu, od spaceru. I potem dopiero uczymy się biegać. Nie można zrobić tak, że teraz wszystko wywracamy do góry nogami. Jesteśmy skrajnie ortodoksyjni w tej diecie, czyli jest czarne albo białe, nie ma nic pomiędzy. Dlatego, że to nas poprowadzi może 2, może 3 miesiące, jak ktoś jest wytrwały pół roku, ale potem to wszystko odrzuci, bo to będzie zbyt męczące psychicznie. My i tak mamy stresujące życie, więc po co sobie jeszcze tutaj dokładać takiego ortodoksyjnego podejścia i umartwiania się tym, że zjadłem owoc bez orzechów. Przerwałem stosować dietę, no dobra, pójdę zjeść kawałek ciasta, bo i tak już nie trzymam tej diety. I to się cały czas tak strasznie napędza po prostu. A ponieważ jest środa, to zacznę znowu od poniedziałku. Od poniedziałku. Czyli tak, nie boimy się węglowodanów. Źródło błonnika, źródło witamin z grupy B, magnezu, cynku, żelaza niechemowego, co jest bardzo ważne w przypadku diety roślinnej szczególnie. I dodajemy owoce, bo to jest też źródło polifenoli, składników odżywczych, witaminy C i też nie mamy takiego jakby limitu na owoce. Jeżeli mamy ochotę zjeść owoc po każdym posiłku, to możemy zjeść sobie mniejszy owoc po każdym posiłku, ale jest różnica pomiędzy zjedzeniem owocu a kilogram arbuzu albo coś w tym stylu, prawda? Bo zdarzają się różne przypadki. A jak z sokami? Soki owocowe, bo osobiście zdarzało mi się spotykać pacjentów, którzy dzień zaczynali od koktajlu bananowego albo soków owocowych, ponieważ wyczytali gdzieś, że to będzie, że to ich wyleczy właśnie. I kupili sokowirówkę. Wolnoobrotowo. Tak, dokładnie. I właśnie najlepiej jest, jak ktoś kupi tą sokowirówkę i po tygodniu zgłasza się do dietetyka i usłyszy od dietetyka sokowirówka. Nie.
Proszę oddać, jak ma pan paragon, proszę oddać. Już tyle zainwestowałem. No właśnie, właśnie, z tymi sokami, jak to jest? To znaczy sok to już nie zaliczamy tego do kategorii owoce, tak? Tutaj ale to jest świeżo wyciskany, zdrowy sok. Sokowy. Iwona przekonała się. Teraz to kosztowała. Jak my tak rozmawiamy, znaczy tutaj śledzą nas osoby, które faktycznie są powiedzmy takimi może troszkę laikami w kwestiach, w kwestii diety w insulinooporności, więc musimy wytłumaczyć, dlaczego soki nie. To zacznijmy może od takiego obrazowego porównania. Jak chcemy zjeść na przykład pomarańcze, to trzeba być już tutaj dobrym koneserem, żeby na przykład zjeść takie trzy duże, dorodne pomarańcze. Natomiast jak robimy sobie sok wyciskany z pomarańczy, to wypicie tej szklaneczki z tego soku z tych trzech pomarańczy, to nie jest dla nas problem. Ani się tym nie najemy, nie będziemy mieć uczucia sytości. Natomiast ta ilość cukru, którą wprowadzimy do na przykład jako śniadanie, no to niestety, ale wyrzut glukozy insuliny będzie wprost proporcjonalny do tego, co się tam po prostu znalazło. Do tego nie mamy błonnika, tak? Tutaj nawet najlepsza sokowirówka wolnoobrotowa nie znam tutaj specyfikacji. Natomiast to i tak będzie mniej błonniczka, jakbyśmy zjedli całą tą pomarańczkę z tą skórką i ze wszystkim tym, co tam w tym schowku, w tej sokowirówce nam zostanie i co będziemy wyrzucać do kompostownika. Także jeżeli już chcemy takie owoce w formie jakiegoś smoothie, koktajlu, tak? Bo to dla większości osób też są bardzo szybkie, wygodne posiłki, na przykład w pracy, kiedy nie mają czasu zjeść, to okej, ale połączmy to na przykład właśnie z jakimś źródłem białka i tłuszczy, tak? Czyli weźmy sobie jakiś fajny jogurt, jakiś napój roślinny, do tego wrzućmy tego owoca, ale może niekoniecznie wrzucajmy całe mango, całego banana i jeszcze coś. Zamiast tego drugiego owoca dodajmy do tego warzywa i zróbmy sobie taki po prostu tutaj napój taki warzywno-owocowy. Do tego przegryźmy to jeszcze na przykład jakimś orzechem i naprawdę może być taki, jeżeli taki posiłek da nam sytość, pozwoli nam wytrwać w tej diecie, nawet może zastąpi nam coś słodkiego na dłuższą metę, no bo jednak mamy tu jakieś fajne doznania też smakowe, to dlaczego nie? Natomiast takie same soki pomiędzy posiłkami zamiast pity, zamiast wody na przykład, to znowuż to nie jest ta droga. Tak? Tutaj żadna skrajność nie jest dobra, więc patrzymy, jak to fajnie po prostu tutaj wypośrodkować. Oczywiście, jak ktoś do tej pory pił litr soku jakiegoś pomarańczowego dziennie, to najpierw go zaczynamy redukować, na przykład do określonych posiłków, żeby nie pił go pomiędzy posiłkami, bo cały czas nasz organizm będzie go odczuwał jako posiłek, tak? Bo trafia tutaj, trafiają węglowodany, więc trzustka zaczyna udzielać odpowiedzi insulinowej. Także wtedy do posiłków, żeby nam się to ze sobą skumulowało. Także tu znowuż mamy te małe kroczki, żeby tutaj kogoś nie zniechęcać. To jest tak jak ze słodkimi napojami. Jak pacjent przychodzi i pije 3 litry Pepsi dziennie i powiemy mu, to jutro już pan tego nie robi, no to niestety szansa, że nas posłucha, jest dość mała. Natomiast jak mu zaproponujemy, żeby pił połowę mniej albo chociaż pół na pół z napojami zero, no to już będziemy krok bliżej do poprawy jego stanu zdrowia. Natomiast tutaj trzeba pacjentom tłumaczyć, dlaczego my tak robimy, potem żeby też spać o swoją opinię, bo potem pacjent pójdzie gdzieś w świat i powie, że dietetyk mu powiedział, że tą Pepsi może pić, ale tak 5 litry jest okej i do tego dorzucić Pepsi zero, to się ludzie zaczynają pukać w głowę, co to za specjalista, skąd to się wzięło. Słodziki zalecasz? No nie. Jak a właśnie, można? Pytanie na Instagramie o słodziki, właśnie dlatego. Które słodziki polecasz? Które słodziki nie będą podnosić poziomu glukozy, insuliny i które słodziki, powiedzmy, są bezpieczniejsze? To znaczy tak, jeżeli chodzi o same słodziki, to jeżeli nasz pacjent wszędzie słodził wszystko zwykłym cukrem, to po pierwsze zamiana na cukier brązowy to jest dalej to samo, nic to nie daje. Takimi alternatywami może być erytrol, może być na przykład ksyliton, może być stevia. Stevia jest na przykład bardzo fajna w kontekście niealkoholowego spuszczenia wątroby, bo tutaj też poprawiają się właśnie parametry związane z insulinoopornością. Troszeczkę lepiej to wtedy wygląda. Także stevia jest tutaj fajnym pomysłem. Natomiast te słodziki. Tu są zdania podzielone, natomiast to nie jest tak, że wypijemy coś ze słodzikiem i będziemy tutaj od razu cierpieć męczarnie, bo nie jesteśmy szczurkami laboratoryjnymi, to nie tak działa.
W tych wszystkich badaniach, bo dość dużo ich mi się udało przeczytać, to może zacznijmy od tego. Towarzystwa naukowe zalecają. Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, diabetologiczne, tutaj te słodziki zalecają jako element po prostu zastępczy, który nie będzie miał wpływu na glikemię, insulinę, miepę posiłkową. Natomiast jak zaczynamy grzebać coraz głębiej, poniżej tych oficjalnych zaleceń, no to pojawiają się takie prace, które sugerują, że na przykład sukraloza może obniżać insulinowrażliwość. Ale sami badacze mówią, że trzeba tutaj większych badań, większych prób i ciężko jest w tym całym polu badania, jak mają jakiegoś pacjenta, to powiedzieć, że za to, że ta insulinooporność u nich się zaczyna pojawiać, to jest tylko i wyłącznie ta sukraloza. Bo nasza dieta to nie jest sukraloza i reszta, tylko mamy wszystkie elementy, więc tutaj trzeba też tak na to patrzeć. Dodatkowo też były badania, które pokazują negatywny wpływ słodzików na mikrobiotę jelitową. I to z kolei może nam też tutaj powodować insulinooporność. Ale jeżeli nasz pacjent miał dużo cukru w swojej diecie, to lepiej, żeby on teraz pił Pepsi Zero, niż żeby pił dalej Pepsi, bo nie potrafi sobie poradzić z jej odstawieniem. Także tutaj po prostu spokojnie można w ten sposób do tego podejść. Ja czasem też, jeżeli moi pacjenci, znaczy bo ja też często polecam stawię albo ksylitol, raczej ksylitol wybierają pacjenci, bo stawia trochę zmienia jednak smak, ale czasem się zdarza faktycznie, że są pacjenci, którzy mają silną ochotę na coś słodkiego i wiadomo, że słodycze od czasu do czasu też możemy przepisać albo też zaproponować jakieś zdrowe słodycze, to tam w umiarkowanej ilości, może o tym zaraz porozmawiamy. To czasem się zdarza też, że zalecam trochę coli zero po posiłku zamiast czegoś słodkiego, bo nie ma kalorii, nie ma cukru, jest to mniejsze zło faktycznie. Ale ja tak samo robię i faktycznie wtedy takimi małymi krokami jednak ten pacjent nabywa lepszych nawyków żywieniowych, bo jednak nie jest też sfrustrowany z tą dietą, że nagle właśnie dietą, a nie zmianami nawyków żywieniowych. No właśnie, jak już mówimy o tej frustracji, to pacjenci, którzy mają ochotę na coś słodkiego przed wizytą na przykład u dietetyka, to nie jest tak, że oni zmienią całe swoje życie od poniedziałku i przestaną jeść słodycze. Możemy zalecać słodycze w umiarkowanych ilościach, staramy się zmieniać te słodycze, które wcześniej jedli, jeżeli to było bardzo złe, na coś powiedzmy zdrowszego. Czy ty masz, Małgosia, jakieś patenty dla pacjentów? Ja mam swoje, może później powiem, ale może masz jakieś swoje ciekawe patenty dla pacjentów, co mogą jeść słodkiego zamiast takich tradycyjnych słodyczy, które są nasycone kwasami tłuszczowymi, nasyconymi i cukrem. Znaczy ja zawsze wtedy rozmawiam z pacjentami, dlaczego oni w ogóle jedzą te słodycze. Jakie emocje się z nimi wiążą? Czy na przykład pacjentka notorycznie podjada słodycze w pracy, bo koleżanki ją denerwują i szewic jest na tle stresowym, to wtedy zupełnie inaczej z tym pacjentem będziemy oczywiście pracować. Natomiast jak ktoś po prostu jest przyzwyczajony, że co weekend piecze ciasto, bo przychodzą goście i musi ich ugościć swoim wypiekiem, no to wtedy szukamy alternatywy, jak tutaj fajnie zrobić inny wypiek. Zazwyczaj pojawia się brownie z czerwonej fasoli z owocami leśnymi. I wtedy jest na przykład słodzone bananem zamiast nawet jakiegoś ksylitolu czy erytrolu. I zawsze mówię pacjentkom, proszę nie mówić, że pani zrobiła coś inaczej, tylko proszę to postawić na stole. I zazwyczaj ludzie się nawet nie orientują, że coś jest nie tak, a mamy białko roślinne, nie mamy cukru, mamy antocyjany z tych owoców malinowych, czy na przykład jakieś drożdżówki na jakichś pełnoziarnistych rzeczach. Teraz mamy jesień, więc u mnie w gabinecie na przykład króluje szarlotka na składzie z białej fasoli. I po prostu takie po prostu zdrowe podejście, że możemy wrzucić jakiś właśnie fajny deser, czy na przykład jakieś puddingi z chia, jak po prostu coś, co jest bardzo ładne, ładnie smakuje, fajnie smakuje, to też jest zawsze ważne dla pacjenta. Także też znowu małymi kroczkami, żeby nie zabierać mu jakiegoś stałego, pozytywnego elementu, bo jeżeli nasza pacjentka usłyszy, to teraz nie może pani piec tych ciast w weekend, proszę nie zapraszać gości, no to my zabieramy jakiś jej ważny element życia, przez który czuła się lepiej, mogła odreagować stres. Kto by wytrzymał na czymś takim, tak? To właśnie tak jak czy z tymi napojami zero, jeżeli nasz pacjent już sobie robi na przykład jakieś wyjście ze znajomymi, na przykład na jakąś pizzę, wszyscy mają Pepsi, no to on nie chce w cudzysłowie czuć się jak trędowaty siedzieć przy wodzie, tylko wtedy proszę sobie wziąć właśnie ten napój zero, bilans będzie lepiej wyglądał,
a dodatkowo wszystko będzie w porządku, czyli tego zdrowego podejścia po prostu, żeby podejmowali takie świadome wybory, dlaczego coś robią, a nie tylko dlatego, że no dietetyk kazał tego nie robić i tego nie robię i jestem nieszczęśliwy. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo jak powiedziałaś o tym, dlaczego pacjenci poszukują tych słodyczy, to jest super ważne. W mojej praktyce ja się często spotykam z pacjentami, którzy mają trochę, powiedzmy, niedokładnie zbilansowaną dietę roślinną i są głodni po posiłku i dojadają słodyczami. Czyli po prostu nie mają tego białka w posiłku, na przykład nie mają strączków, mają powiedzmy ryż z sosem czy tam z warzywami albo kaszę jaglaną z brokułem i z czymś tam jeszcze. I brakuje im faktycznie tego poczucia sytości po posiłku i często dojadają jednak słodyczami. I też super pomysł z tą szarlotką ze spodem z fasoli, no bo mamy faktycznie jeszcze białko w tym posiłku i dodatkowo żelazo, tak? I dodamy jeszcze więcej błonnika. Ja czasem polecam pacjentom kruszonkę do ciasta, znaczy do ciasta, kruszonkę, takie ciasto, kruszonkę z mąki z ciecierzycy. I to można posypać, znaczy można posypać nią jabłka, gruszkę albo owoce leśne i zapiec. I też jest super pomysłem, ale też bardzo dobrze się sprawdza coś super prostego, co mam nadzieję, że trochę osób ode mnie to, znaczy trochę osób być może to podłapie, to jest kakao, takie gorzkie kakao, takie zwykłe gorzkie kakao, które się gotuje na napoju roślinnym, na przykład na sojowym czy na migdałowym i popijamy sobie powoli to kakao, może być gorzkie, można troszeczkę, odrobinę dosłodzić właśnie tym ksylitolem, ponieważ popijamy powoli, bo jest gorące, to ta ochota na słodycze przechodzi bardzo szybko. Wypijamy cały kubek i już nie mamy ochoty na słodycze. I to też jest w sumie dobre źródło wapnia, też zapobiega dnie moczanowej, bo wapnia mamy więcej, tak? A diety roślinne też są związane, jeżeli jest mało wapnia, z wyższym ryzykiem kwasu moczowego. Ach, dobra, trochę tak się zagalopowałam. Przejdźmy dalej, bo czas nas goni. Czy coś jeszcze tutaj, Michał, dodajemy? Czy przechodzimy... Oj, ja mam tutaj dwie kartki A4 różnych rzeczy wypisane, Chyba nie zdążymy dzisiaj aż... Nie zdążymy, bo tak dużo. Możemy kiedyś inny jeszcze zrobić, znaczy jeszcze raz zrobić live. No dobra, to wiemy o tym, że dieta roślinna może być stosowana w przypadku insulinooporności. Jak najbardziej powinna być stosowana. Jest dobra dla nas, dla naszego zdrowia, dla naszej wątroby. Jest dobra dla planety. Mamy dużo składników odżywczych z diety roślinnej. Mamy lepszy profil glikemii. Co możemy suplementować jeszcze, żeby wspomóc się w walce z insulinoopornością, oprócz tych takich standardowych suplementów, które trzeba w przypadku diety roślinnej, czyli witaminy B12 oczywiście. I też jak ktoś przyjmuje metforminę, to też tym bardziej tą B12 musi. Co tam jeszcze można suplementować dodatkowo? To zacznijmy od witaminy D, ponieważ mamy sezon na suplementację witaminy D. A gdzieś zawsze pacjenci o tym zapominają, że ją trzeba brać, albo nigdy wcześniej nie brali, potem nie słyszeli, więc też bardzo dobrą praktyką jest sobie oznaczyć ten poziom witaminy D, żeby lekarz ustalił tutaj już konkretną dawkę suplementacji, bo te niedobory witaminy D są bardzo ściśle związane z insulinoopornością. Tutaj nawet takie niewielkie wyrównanie tego stężenia już w kierunku bliżej tej środkowej granicy normy będzie powodować to, że nasza insulinooporność poprawi się nawet o 60%. Czyli tutaj witamina D jest naprawdę tutaj szalenie istotna, żeby pilnować tego stężenia, żeby wszystko szło w porządku z naszym też leczeniem i samopoczuciem. Bo tutaj, jak wiemy, witamina D wpływa na wszystko. Także to jest taki podstawowy. Chyba nie ma choroby, na którą nie wpływała witamina D. Dokładnie. Więc tu mamy taki standardowy i tak naprawdę to trzeba więcej suplementować. Można powiedzieć, że zbilansowana dieta, higiena snu i aktywność fizyczna zrobią resztę, więc nie ma tutaj takich złotych środków, że nagle zaczniemy brać suplementów tyle, że nam garść starczy na jeden posiłek dosłownie, bo będzie ich tak dużo. To niestety tak nie jest. Poza tym już Madzia Obrzut się produkowała na temat tego, że suplement nie jest lekiem, więc niekoniecznie wiemy, co jest w środku. Także już idąc może jeszcze krok dalej, to można się nad jakimiś probiotykami zastanowić. Właśnie, probiotyki chciałam zapytać. Jakie probiotyki polecasz? Znaczy nie firmy, tylko jakie mają udowodnione działanie? To znaczy tak, tutaj bardzo fajnie wychodzą nam
szczep bakterii Lactobacillus i w momencie, jak ja sobie otworzę ściągę, które tu konkretnie są, zaraz, momencik, muszę miliony slajdów po prostu przewertować. Też na diecie roślinnej się trochę zmienia mikrobiota, więc też te bifidobakterium i Lactobacillus wzrastają, tym bardziej, że strączki, błonnik są pożywką dla bakterii, więc już samo to jest dobre. Dokładnie. Tutaj na przykład też takie konkretne już wartości. W momencie, kiedy na przykład wprowadzamy Lactobacillus gasseri, tutaj spada nam masa ciała, szczególnie tutaj pomaga nam to teoretycznie zredukować tkankę tłuszczową w części brzusznej, czyli ten tłuszcz wisceralny, i zmniejsza się tutaj stężenie glukozy i homocysteiny. Także tutaj, jeżeli szukać takich preparatów właśnie z Lactobacillus gasseri i Lactobacillus plantarum, też ma fajne tutaj właściwości. I to są tak naprawdę dwa takie składniki. Jeżeli chodzi o pozostałe suplementy, to tak naprawdę można byłoby się zastanawiać, jest tego tak dużo, jakiś cynamon, imbir, no tutaj to już tylko limitem są nasze finanse, które mamy i zastanowienie się, czego my oczekujemy od tej suplementacji. Bo jeżeli oczekujemy, że biorąc te suplementy nie zmienimy absolutnie nic, a będziemy tracić masę ciała, nasz stan zdrowia się będzie poprawiać, no to niestety nie. Bo nawet, no chyba, że to po prostu będzie związane z tym, że wydaliśmy 2000 zł na suplementy i nie stać nas na jedzenie. No to wtedy i tak zaczniemy po prostu przymierać głodem i będziemy chudnąć. Ale to jest właściwie tyle. Nie ma takiego idealnego suplementu. Gdyby był, no to myślę, że zostałby wielokrotnie nagrodzony. A my byśmy nie mieli pracy. Tak, dokładnie. Po prostu nie ma sensu inwestować w takie rzeczy. Zainwestujmy w czas dla siebie, może w jakąś psychoterapię, żeby się mniej stresować, może w jakiegoś fajnego trenera, fizjoterapeutę, żeby ustalił nam plan treningowy, zobaczył, jakie mamy predyspozycje do ćwiczeń. Więc jak już mamy coś przerzucać nasze ciężko zarobione finanse, to w takie rzeczy, a nie tutaj w multum suplementów diety. Bo to, że coś wyszło w jednym badaniu na grupie 50 osób, czy na przykład na szczurach czy na liniach komórkowych, no to nie wyciągniemy z tego wniosków populacyjnych, że to na pewno będzie działać na nas. Także tutaj taka chłodna po prostu statystyka i podejście do tego, witamina D, tak? Natomiast cała reszta to są tylko jakieś tam dodatki, które możemy brać, jeżeli czujemy się przez to lepiej psychicznie, ale nie oczekujmy od tego, że te suplementy, branie tych suplementów odwali za nas kawał ciężkiej roboty w zmianie stylu życia, bo to nie tędy droga. A jak z używkami? Jak z używkami kawa, herbata? Wiadomo, że do posiłków nie powinno być ze względu na żelazo i cynk, na obniżenie biodostępności, ale w normalnych porcjach kawa i herbata jest w porządku, prawda? W normalnych porcjach, no powiedzmy jakieś do 3-4 na dzień. A to nawet były takie wielkie badania, gdzie na przykład wbijanie 6 filiżanek kawy wiązało się z największym efektem przeciwcukrzycowym. Także jeżeli nie mamy nadciśnienia, nie jesteśmy super wrażliwi na kofeinę, to kawa jak najbardziej tak. Jest dobra dla insulinoopornych. Na gigantycznych metaanalizach, gdzie mieliśmy 500 000 uczestników takiego badania, był tutaj ten duży potencjał przeciwcukrzycowy, więc warto tą kawę pić. Natomiast jeżeli to jest kawa czarna, to dodajmy jeszcze, co rozumiemy przez słowo kawa. Jeżeli ta kawa będzie słodzona 4 łyżeczkami ksylitolu, do tego sobie dolejemy tłustego jakiegoś białego wypełniacza. Teraz będą kawy zimowe w kawiarniach z syropami. Syropek właśnie jakiś jeszcze, cynamonowy i te sprawy. Tak, i to latte, które pięknie wygląda na Instagramie, po prostu musi być zrobiona chociaż w drodze do pracy, natomiast to już jest posiłek, to już są kalorie. Nasza trzustka to odbiera jako sygnał do tego, żeby pracować, więc może jeżeli już musimy sobie to latte zrobić sobie zdjęcie, bo teraz jest ta oferta świąteczna, lubimy dynię i tak dalej, to żeby się napić jak już do tego latte, ale nie robić tego po prostu takiego nawyku, że codziennie wypijamy duże latte na mleku, które nawet może mieć 700 kilokalorii, jak się specjalnie postaramy. Chyba, że to będzie takie latte na mleku roślinnym, powiedzmy migdałowym albo, chociaż na migdałowym chyba będzie mniej smaczne, tak mi się wydaje, na sojowym, znaczy ja piję czarną, więc tak nie wiem dokładnie, ale na sojowym na przykład latte, sojowe bez cukru, bo uwaga, też w wielu kawiarniach są sojowe niestety z cukrem mleka.
więc trzeba na to uważać. Więc to będzie w porządku, bo to wtedy będzie mleko praktycznie 40 kalorii chyba jest w 100 ml, więc opcjonalnie można coś takiego spróbować. Tak, jak najbardziej. Tutaj mleko owsiane bardzo fajnie się łączy z kawą. Czy w kawiarniach teraz... Otóż się pieni, czy... Pieni się super, ale smakowo też nie zmienia, nie ma takiego, trochę takiego gorzkiego posmaku, tylko się robi trochę taka kawa zbożowa wtedy, więc niektórzy pacjenci to bardzo lubią. Natomiast ja też jestem koneserem czarnej kawy, więc ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda, ale pacjentki, jak już mają mieć jakiś napój roślinny, to wszystkie idą właśnie w napój owsiany, najbardziej dziś sobie to chwalą. Ja na przykład piję czarną kawę, ale mleko osobno. Tak jak tutaj widzicie. Ja także. Czarna kawa to jest to, co każdy człowiek powinien pić. Ja tylko muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to mleko owsiane, to mimo tego, że ono będzie bez cukrów dodanych, to ono ma naturalnie występujące cukry, no jest słodsze w porównaniu do takiego mleka sojowego i ma mniej białka w porównaniu do sojowego, więc może też będzie trochę powodować wtedy wyższy poziom insuliny i glukozy po wypiciu takiej kawy, jeżeli to będzie duże latte, powiedzmy. No i też, żeby nie pić nałogowo po prostu dużej kawy z dużą ilością mleka pomiędzy posiłkami, żeby też nie czuć się źle, bo jak cały czas będziemy tą spiralę insuliny, tych wyrzutów napędzać, no to będzie miało też swoje konsekwencje w naszym samopoczuciu. Więc najlepiej wtedy to latte, jak sobie planujemy już tak na stałe na przykład wypić w pracy, no to gdzieś w okolicach na przykład drugiego śniadania sobie je trzeba wrzucić. Tak, żeby na przykład godzinę po jakimś posiłku sobie nie dać tej kawy, czy 2 godzin. Po prostu, żeby nie mieć tego nawyku, że, bo też często pacjenci mają tak, że jak jest kawka, to coś do kawki musi być. Tak, dokładnie. Tak, to jest to poczucie, to jest taka nauka wieloletnia, kulturowa. No dobrze, to tak, została nam jeszcze aktywność fizyczna. Ja sprawdzę jeszcze pytania, bo mam tutaj jeszcze kilka pytań takich bardzo krótkich i na Facebooku. Ja też właśnie chciałem aktywność, sen, tutaj coś wspomnieliśmy już trochę, tak, ale faktycznie Małgosia z tym treningiem w insulinooporności, dlatego że tutaj znowu wokół tego treningu narosło wiele mitów i tak, jedni mówią, tylko chodzić. Drudzy, intensywny wysiłek fizyczny nie jest wskazany, tylko średniej intensywności trening. Jak to jest? Jak żyć treningowo. Jak żyć. To znaczy tak, znowuż to podejście, które ja obserwuję u siebie, bo też współpracuję z naprawdę genialnymi trenerami personalnymi i fizjoterapeutami, to oni zawsze mnie uczą tego, że nie możesz komuś powiedzieć, proszę tego nie robić, na przykład mam u siebie jakiegoś crossfitowca, który się dobrze z tym czuje, pacjentki lubią tego typu treningi, ja teraz tej pani powiem, to nie jest dla pani, proszę tego nie robić, a pacjentka na przykład nie będzie koniecznie lubiła jakiegoś pilatesu i się skończy na tym, że dobra, skoro ten trening mi szkodzi, to ja w ogóle nie pójdę na żaden trening. Także tutaj każda aktywność jest lepsza niż żadna, od tego zacznijmy. I kwestia jest tutaj też obserwowania się. Przede wszystkim dobrą praktyką by było, gdyby każdy poszedł do fizjoterapeuty, który zrobił mu diagnostykę funkcjonalną, sprawdzi, co w pacjencie działa, a co nie, i do tego on mu dobierze plan treningowy. Czy na przykład jak jest pacjentka z fanką crossfitu, no to tak jej zmodyfikuje ten trening, żeby faktycznie gdzieś tam nie przeginać tutaj, jeżeli chodzi o tą intensywność. Tylko z tym też są dość dużo jest tych badań, bo mamy na przykład trening HIIT, który ma fajne tutaj właściwości dla insulinoopornych, a to jest też trening z większą intensywnością, tylko dobrze prowadzony. Tak naprawdę każdy trening źle zrobiony będzie dla nas szkodliwy, ale nie szłabym jednak w takie podejście, że tylko i wyłącznie spacery są w porządku, takie żeby pacjent się w ogóle przy tym nie zmęczył. Bo tak naprawdę tutaj jest kwestia tego, tak jak dietę dobieramy indywidualnie, tak trening powinniśmy dobrać indywidualnie i każda aktywność, która nas będzie motywować do tego, żeby wyjść z domu, zacząć ćwiczyć, będzie tutaj lepsza. Co więcej, jeżeli na przykład jest takie podejście, że na przykład mamy wieczorne ciężkie treningi, ale nie tracimy masy ciała, nie ma tej redukcji, pacjenci się źle po tym czują, no to wtedy wiadomo oczywiście, że nie będziemy tutaj naciskać, żeby pacjentka te treningi siłowe na przykład kontynuowała.
Także po prostu patrzymy, obserwujemy, ale też nie, raczej ciężko będzie zganiać na to, że coś, że trening będzie nam intensywny zupełnie blokował możliwości redukcji masy ciała, tak? Bo tutaj fizyka jest jednak fajną rzeczą i pewne rzeczy się muszą zgadzać. I tak jak mówię, jest bardzo dużo badań, które tutaj pokazują różne dobre i złe strony poszczególnych treningów, ale kwestia wypośrodkowania tego i pytanie, czy my ten trening będziemy robić codziennie. Bo jeżeli raz w tygodniu sobie pójdziemy na jakiś trening, bo na tyle mamy czasu, no to nie zrobimy sobie specjalnie tym dużej szkody. Natomiast tu jest kwestia też tych chorób współistniejących, bo jak mamy niedoczynność tarczycy, to też na innych regulacjach hormonów będzie nam tutaj zależeć, czy u pacjentek z zaburzeniami różnych hormonów płciowych, no ale to już są naprawdę bardzo indywidualne tutaj zakresy. Także generalnie jak prowadziliśmy warsztaty dla pacjentów, na których właśnie mówiliśmy o insulinooporności, jak sobie ten trening dobrać, to tam podstawą było to, proszę ćwiczyć to, co Pani lubi i po czym się Pan dobrze czuje, bez żadnych zakazów, nakazów. To jest właściwie, dokładnie. To jest najlepsza rada. Ja myślę, że to jest najlepsza rada dla pacjentów, bo możemy dobrać to, co lubimy i robić to z przyjemnością. A czasem nawet odpuścić i mieć gorszy dzień i się wyspać, jeżeli jesteśmy niewyspani, dlatego że to też jest akurat bardzo ważne, bo to, co o czym rozmawiamy przez cały czas, dieta, super ważna, oczywiście leczenie i kontrola tutaj lekarska, sen i aktywność fizyczna. No właśnie, zwłaszcza, że ten sen już, do którego tutaj Iwona przeszła, też jest ważny, dlatego że są badania, które pokazują, że niedobór snu powoduje to, że przyjmujemy na przykład więcej energii i wynika to po prostu z wpływu na mechanizm kontroli nagrody, więc o sen także powinniśmy zadbać w tym kontekście. Ja myślę, że nawet każdy z nas kiedyś przy niewyspaniu, przy przemęczeniu złapał się na tym, że ma większą ochotę na coś słodkiego. Ja pamiętam na studiach, jak byłam zmęczona nauką, znudzona trochę, też jak siedziałam w szkole, to też miałam większą ochotę na tę kawę z automatu, niż jakbym miała to zrobić tradycyjnie, tak na co dzień, tego nie robię. Więc jak jesteśmy niewyspani, zmęczeni, to czasem lepiej jest jednak odpuścić, wyspać się i zająć się dietą i aktywnością fizyczną po prostu następnego dnia. Ja mam tutaj jeszcze pytania z Instagrama. Trzeci dzień nie jem słodyczy, to mój rekord, zazwyczaj daję radę 2. Może coś o mądrej kontroli łaknienia na słodkie? Coś powiecie, tu już rozmawialiśmy na ten temat. A jeszcze może o senności po spożyciu słodyczy albo większych posiłków. To my też o tym mówiliśmy, prawda? O większych posiłkach, o uczuciu senności. To może jeszcze taki protip możemy dołożyć, żeby mieć mniejsze wyrzuty glukozy i insuliny po posiłku. To fajnie jest ten posiłek zaczynać od konsumpcji warzyw. Czyli najpierw zjadamy na przykład połowę surówki z obiadu, a dopiero potem przechodzimy do całej reszty. I dzięki temu teoretycznie, tak jak pokazują badania, będzie nam mniej wzrastać insulina i glukoza po posiłku, czyli one też będą mniej spadać. Znowuż mamy mniejszą ochotę na podjadanie, szczególnie tutaj słodkich rzeczy. Także najpierw pół suróweczki albo najpierw cała suróweczka, a potem przechodzimy do tego, co lepsze ewentualnie na tym talerzu. Także zaczynanie każdego posiłku od warzyw to jest taki protip, jak sobie tutaj poprawić samopoczucie po tych posiłkach. Tak, bo tutaj też redukujemy to ryzyko hiperglikemii reaktywnej, tak, więc jeszcze berberyna, jak brać i komu polecacie, nie polecacie? My o berberynie nie rozmawialiśmy, może nie. Tak krótko powiesz w 2-3 zdaniach, czy nie da się krótko, więc... To znaczy tak, właśnie Madzia Obrzut ma fajny artykuł o berberynie na swoim blogu, więc spokojnie możemy tam też po większe badanie naukowe odesłać. Natomiast tak, ja mam bardzo mieszane uczucia związane z berberyną, dlatego że większość badań, która tak gloryfikuje ją jako tutaj element walki z insulinoopornością, nawet stawiają na takim piedestale, że berberyna równa się metforminie i na odwrót. To są w większości badania z chińskich ośrodków naukowych.
Często te badania też są prowadzone w ten sposób, że bierzemy grupę pacjentów i tą grupę, której wrzucamy dodatkowo tą berberynę, ta grupa też zmienia swój styl życia. I teraz oddzielmy tutaj, co miało wpływ, czy ta berberyna, czy styl życia, tylko jak sobie te dwie rzeczy zaczniemy jednocześnie tutaj stosować, to ciężko jest z czegoś takiego wyciągać wnioski. Berberyny ewentualnie mogą spróbować osoby, które na przykład mają dużą nietolerancję metforminy, tak? Czyli tutaj leczenie farmakologiczne u nich odpada, no to jakimś tam sposobem może być właśnie włączenie tej berberyny, tylko znowuż berberyna to nie jest suplement odchudzający. Tak jak metformina nie jest lekiem na odchudzanie, tak berberyna też tego nie będzie robić. Więc jeżeli bierzemy berberynę, bo chcemy mieć niższą masę ciała, to to tak nie zadziała. Także berberyna, większe chyba takie zalecenia terapeutyczne w stosunku do niej były w kierunku na przykład leczenia tych problemów tutaj z gospodarką lipidową. Tutaj bodajże włoskie któreś towarzystwo ją polecało odnośnie właśnie regulacji tutaj poziomu cholesterolu LDL, ale też nie jestem na 100% pewna. Taką dawką, którą się przyjmuje jako maksymalną, jeżeli chodzi o berberynę, to jest około 1200 mg na dzień. Zazwyczaj te preparaty mają po 500, więc tu by wychodziły takie dwie tabletki na dzień i też nie powinno się ich brać jednocześnie, tak, sobie zrobić je takiej jednej dawki skumulowanej, plus oczywiście patrzymy, czy nie mamy po berberynie biegunek, albo jakie leki jeszcze bierzemy, bo berberyna też będzie nam wpływać tutaj w interakcji na przykład z lekami, na przykład tutaj antydepresantami niektórymi. Także najlepiej to jeszcze tutaj skonsultować z lekarzem, czy w przypadku nie mamy jakiejś interakcji. Także berberyna można spróbować, jeżeli ktoś chce, ale trzeba się koniecznie obserwować. Bo niektóre pacjentki, które ją brały w większych ilościach, na przykład dochodziły do 1500, bardzo często mi mówiły, że miały problem z dużymi spadkami cukru. I tutaj ta hipoglikemia się u nich pojawiała. U niektórych biegunki, także to jest też bardzo indywidualna odpowiedź. Ale jeżeli ktoś by miał próbować, to osoby, które nie tolerują metforminy, czy ewentualnie po prostu w ogóle nie chcą mieć leczenia farmakologicznego, ale to nie jest coś, co zagwarantuje im sukces. Ja muszę tylko dodać, bo... Okej, okay, Iwona. Muszę powiedzieć, że ja czasem stosuję u swoich pacjentów faktycznie berberynę, tam też trochę przeciwbakteryjnie działa. I zauważam, że osoby, które stosują berberynę, przynajmniej ja tak zauważam po swoich pacjentach, że rzadziej sięgają jednak po te słodycze. No ale to też nie wiadomo dokładnie, co zadziałało, dlatego że ci pacjenci mają i posiłek inaczej zmodyfikowany, bo mają więcej białka w posiłku, dodatkowo mają przykładowo witaminę D i magnez wprowadzony, bo gdzieś tam magnezu brakuje i no i nie da się tego po prostu zrobić w diecie z takiej ilości, więc być może sama ta berberyna tutaj nie zadziałała, bo wiadomo, że działamy kompleksowo, ale ja czasem stosuję berberynę u pacjenta. Tak, to musi być taka świadoma decyzja pacjenta, natomiast żeby tak to każdemu rutynowo wrzucać, proszę brać berberynę, to nie. Natomiast jak pacjent chce spróbować, zobaczyć, czy to jest dla niego, no to w porządku, tylko wtedy obserwujemy, czy... I też ja na przykład jestem zwolennikiem tego, że jak pacjent chce na przykład sięgnąć po tą berberynę, to w porządku, ale najpierw zaczynamy samą dietę, jesteśmy na tej diecie 2 tygodnie, już wiemy, jak się na tym wszystkim czujemy, i dopiero potem dokładamy berberynę, żeby nie zaczynać dwóch nowych rzeczy, bo wtedy nie wiemy, co szkodzi, po czym pacjent się gorzej czuje, jakie ma progi wtedy głodu, sytości i tak dalej. Także tutaj po kolei wszystko zawsze. Ale tak jak mówię, jak pacjent chce spróbować, w porządku, ale patrzymy, jakie to niesie ze sobą objawy i nie oczekujemy jednak tego, że to jest suplement odchudzający. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, mówiłaś o tych badaniach naukowych, że też zauważyłem, że wiele prac o berberynie są jednak na osobach z cukrzycą typu drugiego, a nie z insulinoopornością. Jeszcze to trzeba także zauważyć. Dlatego te dawki czasami właśnie polecane w tych pracach, na przykład tak jak właśnie powiedziałaś, 1500 była taką właśnie tutaj także pracę akurat miałem, no może być za duża i mogą być te spadki hipoglikemii, o których właśnie Małgosia mówiła. Tak, ale też czasem biegunka może wystąpić już po 400-500 mg u niektórych osób z tego tak, celu. To kwestia bardzo indywidualna.
No dobrze, co nam jeszcze zostało? Chyba zostały nam jeszcze pytania, bo tutaj już odpowiedzieliśmy. Ostatnie pytania z Facebooka, bo czas i jest bardzo późno. Senność po posiłkach to i ja mam. Okej, to już było, bóle głowy. Zobaczę też. Tutaj, że szkoda, że nie załapałam się od początku na webinar. Ten webinar jest nagrany, więc on będzie dostępny na Spotify, iTunes i na naszym kanale na YouTubie VeggieTube, więc na spokojnie można od początku go obejrzeć. I te bóle głowy, ta senność po posiłkach, to też może być właśnie związane z hipoglikemią reaktywną. Na studiach mówiono nam o treningu HIIT, że uwrażliwia tkanki na insulinę. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Nie wiem, czy będziemy tutaj już się powtarzać, że ogólnie tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że każda aktywność jest dobra i HIIT jest też dobry. Tak, jest badania HIIT, SIIT, tam te aktywności fizyczne, więc... Marta, tak, tak, on dobrze wychodził. Ja nawet pisałam jedną pracę na temat treningu HIIT z kolegą, także nawet jakieś tam większe publikacje też mogę tam... To możesz najwyżej link zostawić i do poczytania, prawda? No to wszystko w takim razie, bo tutaj mamy jeszcze ostatnie, ale to jest jakieś, to jest stwierdzenie raczej niż pytanie, więc w takim razie to jest wszystko. Tak jak, czy Michał jeszcze chciałbyś coś dodać? Nie, przeszliśmy przez wszystko, skończyli. Higiena snu gdzieś tam przeszła, jeszcze to myślałem, że o tym pogadamy, ale faktycznie już jest późno. Mało czasu, może innym razem. Pora, więc może w ogóle o śnie w kontekście stylu życia Iwona, któregoś dnia po prostu zrobimy osobny webinar. Tak, mam właśnie teraz pomysł już na to, przypomnij. Dobrze, w takim razie Gosia, gdzie cię znaleźć w internecie? Najprościej na razie będzie znaleźć mnie na fanpage'u na stronie Akademii Dietetyki Klinicznej. Tam też wrzucać konsultuję dość dużo badań na temat insulinooporności. Ty prowadzisz ten fanpage? Nie tylko ja. Tam jeszcze są inne jeszcze koleżanki, które tutaj też aktywnie działają, także ja jestem jedną z, ale tam najprościej mnie jest zlokalizować. Nawet właśnie zawsze zapraszam do poradni, w której przyjmuję. I na Instagramie też jeszcze chyba. Tak. Tak, tak, tak. Też takie samo konto jak na Facebooku. Strona internetowa? Też jest, ale akurat więcej wrzucamy na Instagrama i na Facebooka, więc jak coś to tam bym raczej odsyłała. I jeszcze, jeżeli mogę, to bym miała taki wiążący apel do wszystkich, którzy nas słuchają. Gotowana marchewka nie ma wysokiego indeksu glikemicznego. Proszę jeść marchewkę, proszę się marchewki nie bać. Marchewki z zupy wyciągać nie trzeba. I ma beta-karoten. Więc jest okej. Okay. No dobrze, dziękujemy bardzo Gosia za ten dzisiejszy live i mega dawkę cennej, bardzo wartościowej wiedzy. Ten live, tak jak mówiłam wcześniej, będzie zapisany na Facebooku, na iTunes, na Spotify'u i na YouTubie, więc jeżeli ktoś nie zdążył teraz odsłuchać, to będzie mógł to zrobić później. A my widzimy się następny czwartek na kolejnym live'ie. Damy znać, kto będzie gościem i o czym będziemy rozmawiać przez social media. Więc dziękujemy bardzo i życzymy udanej nocy. Do widzenia.